Witam bardzo serdecznie w kolejnym podcaście ligowym. Wraz ze mną Krystian Pieczara. Cześć Krystian. Cześć, dzień dobry. No i nasz gość Tomek Hałas. Cześć, dzień dobry. Popularny Hawi. Tak. No zazwyczaj tak się jakoś przybija, nie? Hawi, piecz i ta końcówki tak. Na i w szatni to jest taka klasyk. Hawi, Hałas, tak jakoś się przyjęło. Przez CH. Tak, przez CH. I czemu nie ma hałasu, jeżeli chodzi o twoją karierę na przykład, nie? Że nie jesteś taki znany na przykład bardzo, bo w naszych kręgach jesteś, a zapowiadałeś się na zawodnika, który będzie robił dobrą karierę, że tak powiem, bo tutaj trochę researchu zrobiliśmy z Pieczim. No i właśnie tego hałasu, moim zdaniem, troszkę taki delikatnie zacznę, troszkę tak ukuję cię, trochę tego hałasu niestety zabrakło. No trochę zabrakło, no w kluczowych w sumie momentach grania w piłkę przeszkodziły mi kontuzje. To przede wszystkim kolanka. Bo jak te kolana były zdrowe, to było dobrze, ale jak były szykowały się jakieś transfery albo jakieś możliwości przejścia do lepszego zespołu na lepszy poziom, no to akurat wtedy kolana strzelały. No i nieszczęśliwe to trochę było, natomiast no tak jak mówię, no nie wycisnąłem tyle, ile powinienem z tego nie wycisnąłem tyle, ile powinienem z tej mojej przygody piłkarskiej. Ja dzisiaj pierwszy będę skrzydłowym, oddaję ci prowadzenie, natomiast będę dopowiadał. Wiesz co, Hali, powiedziałeś o kontuzjach. To kiedy one się zaczęły? Bo to chyba było tak, że dosyć szybko złapałeś taką pierwszą poważną kontuzję, a potem każda kolejna to było trochę następstwem tego niewyleczonego wcześniejszego urazu. Tak. 17 lat miałem. Pierwszą kontuzję złapałem, krzyżowe. Zerwana już, tak? Tak. Na Legii mieliśmy sparring. Jeszcze w Zniczu ja grałem. Tego graliśmy z Legią. No i tak naprawdę zagrałem dobry mecz, bo strzeliłem bramkę i jeszcze był trenerem Darek Wdowczyk, późniejszy mój trener w Pogoni. I mnie bardzo chcieli na obóz na Cypr. No i tylko chcieli, można powiedzieć, bo tam w którejś tam minucie zrobiłem ślizg. Zawodnik Legii się położył na moim kolanie i to kolano strzeliło. Początkowo dla takiego młodego chłopaka, no to nikt tak naprawdę nie przypuszczał, że może to być więzadło krzyżowe, bo nigdy o tym nie myślałem. No ale na drugi dzień nie mogłem chodzić, bo noga bolała. Pojechałem z właścicielem Znicza, z prezesem Znicza z powrotem na Legię do doktora Machowskiego i stwierdził bardziej w teście manualnym, że tego więzadła nie ma. Potem rezonans potwierdził. Później operacja, też nieudana operacja, bo lekarz, który mnie operował, normalnie zepsuł tą operację, bo zostawił ci coś? Nie to, że zostawił, ale moja rehabilitacja nie przebiegała odpowiednio, tak jak powinna przebiegać. On to akceptował, ja mu mówiłem, że kolano mi puchnie, no to na to, że kolano mi puchnie, to mówił, dobra, to przyjdź, to sprawdzimy. On mi robił punkcję, dawał mi steryt, no i w kolanie nie było nic leczone, nic się nie goiło, tylko cały czas był stan zapalny i przeszczep się nie przyjął i się rozpuścił, chyba po prostu się nie przyjął i rok grałem bez więzadła. Jak miałeś tam 18 lat, Jak miałem 18 lat, grałem, bolało i później mówię do taty, mówię, tato, wiesz co, coś mi nie gra z tym, ja muszę coś zrobić z tą nogą, bo to jest dyskomfort, chłopaki mi odjeżdżają. W sensie może nie tyle, co odjeżdżają, ale wiedziałem, że na tym poziomie mogę grać zdecydowanie lepiej, a nie grałem i mówię, muszę coś z tym zrobić, bo to jest blokada. No i pojechałem do Poznania do doktora Piątka. No i doktor Piątek sprawdził tą nogę. W ogóle był w szoku, że grałem przez rok. Zrobił mi tą operację, w Poznaniu się wyleczyłem, już od A do Z była taka pełną gębą rehabilitacja. A ile lat temu to było, powiedz? Wiesz co, 19 lat miałem, no to teraz już mam 35, także trochę czasu tego było, nie? Także tam się wyleczyłem, wróciłem. No i Znicz nie za bardzo tak mi pomagał w tym. No to ja byłem troszeczkę, może nie tyle co obrażony, miałem do nich żal. Czyli znowu, kontuzja, twój problem? Tak to jest, gadaliśmy poniekąd, o tym już. Poniekąd tak, powiem wam tak, oni wiedzieli, kim ja jestem i wiedzieli, co mają u siebie w drużynie. No ale wiadomo, no, jak koń kuleje, no to bierze się następnego, tak? I tak było też w moim przypadku, a jak ja już wyzdrowiałem, no to znowu to Tomek chodź. No a ja powiedziałem, że nie i poszedłem do Młodej Legii, załapałem się do Młodej Legii. No to tam, wiesz, słyszałeś moją perypetię w Młodej Legii, jak przyjechałem
I trener Józef mnie tam wygonił, bo powiedział, znaczy był dyrektorem sportowym, a ja nie byłem po prostu z... Nie miałem zaproszenia na te testy i rozmawiałem z trenerem Magierą, bo był naszym trenerem drugim w reprezentacji polskiej. Mówi, Tomek, przyjdź, zrobią test mecz na Legii i może się załapiesz, tak? Tam było 60 zawodników, między innymi Paweł Tarnowski, Kuba Kosecki i no i ja przyszedłem na ten mecz, na ten test mecz. No i pan Józiak mnie tam pogonił, mówi, że mam nie, w ogóle nie przychodzi, no bo nie mam zaproszenia. Zadzwoniłem do trenera Jacka, trener Jacek mnie z powrotem zawrócił, oni na takim fochu, no to chodź. Przyszedłem, zagrałem 20 minut i Józiak do mnie podchodzi, mówi, ty sam jesteś? Mówi, czy z kim? Mówi, z tatą. No powiedz, że tata do mnie przyszedł. No i to przyjdź jutro. No i na drugi dzień kontrakt praktycznie podpisałem. Udało się. Strzeliłeś? No trzy tak. No, 20 minut? Tak, tak. Okej. Okay. No ale... Już byłeś w 100% zdrowy? Tak, się... wtedy już byłem w 100% zdrowy. Wyleczyłem się i naprawdę się dobrze czułem. Dobrze się czułem, bo i w tej młodej Legii fajnie wyglądałem. Trener Urban mnie zapraszał na treningi. Już było do pierwszej, tak? Tak, już było praktycznie dogadane, że podpisuję kontrakt z pierwszą Legią, bo... Bo naprawdę bardzo dobrze wyglądałem. To przypomnij, to były te czasy, kiedy w Legii grał Aru. Aru Borena. Aru grał, Grzelak, Bartek. Czoto, tak? To są te, Dixon, Czoto, Miro Radowicz. To jest taka bardzo, bardzo mocna Legia. Bardzo mocna Legia i powiem wam, że nawet jak chodziłem na te treningi, to tak, znaczy starsi zawodnicy, zresztą sam wiesz, jak grałeś w piłkę, że jak wchodzi młody zawodnik i naprawdę coś potrafi, to ci starsi zawodnicy pomagają, a nawet ci podpowiadają i są dla ciebie takim wsparciem. Szanują. No i ja to od razu zauważyłem po Wukowiczu, po Grzelaku, po Radowiczu, że oni tam są wobec mnie tak naprawdę pozytywnie i fajnie nastawieni. A Rua Barena to ten, co był za lewego, tak? Ściągnięty. Tak. Coś tam jakaś była taka historia. No. Tak, no ale no to będę bardzo sympatyczny facet, tak? No. Ale to no akurat to mu tam nie przeżarło. Akurat rzeczywiście tą narracja jego transferu była fatalna i potem ciężko było to łatwo odkleić. Tak, no, tak. Nie był pewnie takim samym piłkarzem, ale jak się o nim pisało. Nie? Później widzę hiszpańskiej no, tak, grał z powodzeniem. Radził sobie, więc tak, ale zawsze będzie miał tą łatkę, jak ktoś powie Arua Barena, to wszyscy mówią, a to ten, no, co przyszedł za lewego. Tak. Także ja tam poszedłem, no i miałem ten kontrakt podpisywać. Wydarzyła się dziwna sytuacja, bo taki z jednym zawodnikiem się spiłem na boisku, doszło do szarpaniny. Ale z pierwszej drużyny? Nie, z młodej Legii. Aha. Czy ja uważam, że to była po prostu, ja nie będę mówił nazwisk, bo to nie ma co nazwiskami rzucać, na pewno ty wiesz, o kogo chodzi i całe środowisko tutaj warszawskie wie, o kogo chodzi. Ale to na treningu coś się wydarzyło? Tak, na treningu. Spieliście się, no okej. Okay. No, piłka nożna to emocje. No, ale piłka nożna to emocje. Ile razy się spiłeś na treningu z kimś? No przecież... Ale wiesz co, takich sytuacji na boisku jest mnóstwo. No właśnie, mnóstwo. To nie rozumiem za bardzo, czemu aż tak to eskalowało, tak? Wiesz co, bo przyszedłem, można powiedzieć, z ulicy, nikt mnie nie chciał, a przyszedłem, zacząłem grać dobrze i sytuacja potem była taka, że wyglądałem lepiej niż Aru Barena i wtedy ówczesnym dyrektorem był chyba pan Trzeciak. No i właśnie, no jak to wygląda, że przychodzi 19-20-latek i lepiej wygląda od gościa, którego on ściągnął, a i tak już za plecami już było mówione, że zrezygnowali z Roberta, a Robert już walił w Lechu i każdy już wróżył mu naprawdę sporą karierę. No i akurat to się tak złożyło, że dałem sygnał do tego i dałem powód do tego, żeby mnie umyli. Rozwiązali ze mną kontrakt i wróciłem do Znicza, tak? A niestety tak jest trochę, że kiedy dyrektor sportowy raz się pomyli, to za drugim razem robi wszystko, żeby nie wyszło na to, że się może pomylić jeszcze raz. Tak. No i trochę dałeś argument też. No dałem dużo, znaczy może nie tyle co dużo, bo pamiętam, jak szedłem ze spuszczoną głową na rozmowę z dyrektorem Mazurkiem i na schodach mijałem Dixona i Bartka Grzelaka. To Dixon mi powiedział, że było pewno takich sytuacji, żebym się nie martwił. Że powinniście się... A Grzelu mi powiedział, mówi, słuchaj, walnij skruchę, powiedz, że no poniosło cię, że ci zależy. A to na była tym twoja wina, że tak wejdę tak, w ten temat? Znaczy, wiesz, zagrzałeś się? Zagrzałem się. Okay. A to był mój w sumie, może nie tyle, ja go nie traktowałem jak konkurencja, bo podświadomie wiedziałem, że jestem lepszy, ale było tak naprawdę to, że to była ta sama pozycja, tak? A już w szatni mówiono, że ja sobie idę tam, że mnie chcą do tej pierwszej
drużyny. No to jak to młodzi. No ale co, poszarpaliście się, czy co tam się no wydarzyło? No tak, tak go trafiłem, że u nos delikatnie złamałem. A, delikatne złamanie nosa, okej. Okay. A najgorsze było to, że na treningu był Jóźwiak, Miklas, trener Urban, trener Magiera i wszyscy to widzieli. No i też inaczej to można, jakby może tego nie było, jakby nie było tyle ludzi, to może inaczej, ale to można teraz gdybać. Mleko się rozlało i tak widocznie musiało być. Poszedłem, walnąłem skruchę, chcieli rozwiązać, rozwiązałem, wróciłem z powrotem do Znicza, bo Znicz mnie przyjął. Tam zacząłem, znowu odpaliłem w pierwszej lidze, tam naszyłem chyba 8 bramek w pół sezonu. No i dyrektor Trzeciak powiedział, że jeszcze pół roku, żeby pograł, to mnie weźmie. No właśnie, nic dalej. No i ja, jak zagrałem to pół roku, no to jak poszedłem do Znicza, to od razu zaczęły się pojawiać powołania na kadrę młodzieżową. Którą? U21. No ta kadra przed... Wcześniej grałeś w innych kadrach? Czy... Tak, grałem. Regularnie grałem, gdy jak nie miałem kontuzji, to grałem. To okay. W sumie czyli ten taki krok po roku. Rocznik, tak? Rocznik 8-8 mój to i tam młodsi, no to była kadra U21. Ja zacząłem tam jeździć z racji tego, że tam w tej pierwszej lidze się wyróżniałem. To ty jesteś rocznikiem lewego też, nie? Tak. I no i co? No i zacząłem dobrze grać. I pojechałem na eliminacyjny mecz na Grodzisk na Finlandię, gdzie już wiedziałem, że dużo klubów się mną interesuje, z czołówki Ekstraklasy i też kilka zagranicznych. A to była, był wtedy? W pierwszej. W pierwszej, okej. Okay. No i miałem już schodzić z boiska. Marcin Wodecki czekał z naszym... Pszczółka. Pszczółka, tak. Z dyrektorem Jerzym Szczęsnym, naszym wspólnym znajomym. I czekał normalnie, Dyro trzymał kartkę i zrobiłem ruch na krótki słupek i tam grał Arajuri, ten z Lecha. I mi się wpakował w to kolano mi trzasnęło. I to samo? To samo. I poszło więc. A już miałeś schodzić, rozumiem. A już miałem schodzić. Piłka jakby była na aucie i no. Wiesz, no a zmiana byłabym strzelał, to noga by była zdrowa. No i pół roku znowu. Od razu na stół, pół roku rehabilitacji. A powiedz, byłeś ubezpieczony, czy klub pokrył koszty, czy wiesz, to reprezentacja PZPN, wtedy? PZPN. Wtedy, a, bo to na kadrze, tak? Wtedy było tak na kadrze. Działo. Doktor Śmigielski mi operował. Wtedy mój ówczesny menadżer Marek Citko tam mocno walczył o to, żeby ta operacja była sponsorowana przez PZPN. Prezes Grzegorz Lato bardzo... Miał z tym problem, ale tam... On miał wiele rzeczy. Tak. Miał problem z wieloma rzeczami. Tylko nie z sprintem na 100 metrów, czy tam na setkę, nie? Tak, 3 sekundy. Miał z tym problem, natomiast no, suma summarum zoperowali mnie. PZPN zapłacił za wszystko, wyleczyłem się i znowu wróciłem do grania do Znicza. Czyli ten Znicz to tak ciągle, nie? Wracasz, no tak, wracasz. Powiem wam tak, ja miałem do nich żal, ale nie ukrywam, że... To jest mój rodzinny klub, to jest moje miejsce, w którym się wychowałem. Wiadomo, wychowankiem jestem też, można powiedzieć, jeśli chodzi o juniorów Agrykoli Warszawa, bo całą juniorską karierę klub swoją... Przy Legii właściwie, tak, taki Legii, tak, można tak. powiedzieć, zaplecze Legii. To tam dorastałem, jeśli chodzi o trampkarza, juniora i do seniorów chodziłem w sumie w Zniczu, natomiast tam już o tej takiej piłkarskiej można ogłady tych to nabierałem w Agrykoli. No ale Znicz jest taką takim moim klubem, gdzie zawsze wracam i każdy mnie kojarzy ze Zniczem tak naprawdę, że wychodziłem stamtąd. Tak. Czyli prezes Sylwiusz to jest doskonale znana ci postać. No nie ukrywam, że to jest tak naprawdę też ważna postać w mojej przygodzie z piłką, bo nie ukrywam, że w pewnych etapach też mi dużo pomógł. I Kasztany, tak? Kasztanie, tak. Tak, ale... Oni, wiesz co, dużo osób na niego narzeka, ale... Bardzo dużo osób na niego narzeka, ale ja ostatnio nawet sam z nim rozmawiałem, mu to powiedziałem, że w sumie na przestrzeni tych wszystkich lat to, nie wiem, czy spotkałem osobę, z którą jak się na coś dogadywałem, to zwykle tak było. No u niego jest słowo droższe od pieniędzy. Tak, i to naprawdę on nie musi tego mówić, bo można było mu zaufać i na samym końcu, co było bardzo ważne, był szczery, a... To też tu wiemy i tak jak mówisz, że znaczy on wielokrotnie pomagał i różnym chłopakom i w różnych etapach kariery, bo wiesz, to oczywiście łatwo jest zmieniać kluby, kiedy ci idzie, jesteś zdrowy. Tak, ale on dużo razy wyciągał rękę w momencie, kiedy komuś nie szło, ktoś był w cieniu, ktoś był po kontuzji, więc tak. No na pewno ja dwa razy tam wracałem. Raz wracałem ze Stomilu po problemach finansowych w Stomilu i to robiłem awans do pierwszej ligi, pomagałem, to sam do mnie zadzwonił, pytał się, czy chcę przyjść. Po Polonii też miałeś tam... I po Polonii też poszedłem, tak. Znaczy po Polonii to ja przyjechałem do niego i mu powiedziałem, bo skończył mi się kontrakt w Polonii. No i też Polonia nie płaciła, wtedy to była tragedia. Też z drugiej strony tak sobie myślałem,
kurczę, czy w ogóle to ciągnąć, czy to, czy tamto, ale jeszcze nie miałem takiego wieku, że mogę jeszcze to skończyć, a tak chciałem jeszcze pograć. I pojechałem do niego, mówię, prezes, no, sytuacja jest taka, że mówię, potrenuję sobie u ciebie, zobaczę, jak będzie wyglądało to, co ty na to, jak to widzisz. Mówi, daj mi 2 dni do namysłu. Mówi, dobra, przyjdź. No i potrenowałem, zagrałem tam pół roku u niego, no i później się drogi rozeszły, bo też on też stawiał na młodych. Ja już byłem coraz starszy. Też widziałem swoją, że troszeczkę odstawałem fizycznie. No tak, bo Że też to ten ten wiek, prawda, jak już widziałem, że no ja kontuzje też ze swoje względu na te robią. kontuzje, jak ja zawsze bazowałem na szybkości, to na pewnym etapie po tylu kontuzjach, no to sam wiesz, że ta szybkość nie jest już taka, jaką mieć powinien napastnik. No i później już tak sobie już dałem powoli spokój z tym, bo już wiedziałem, że no, nie wrócę na poziom pierwszoligowy, ekstraklasowy, bo już jak już spadłem w jakimś tam 20 chyba 6 czy 7 lat, no to mówię, to będzie ciężko, tak, no bo teraz już idą młodzi, którzy są szybcy, wytrzymali, prawda, no i będą bardziej na nich patrzyli, no bo to jest przyszłość. Też nie zapytam o prezesa. Sorry, że tak się No, wtrąciłem, tak. ale mnie ciekawi ta postać, no bo ma bardzo konkretny głos, że tak powiem. I czy Donośny. wycisną tą stówę na klatę wtedy? No, filmik miał. Wycisnął? No, To zaraz nie. ci chyba opowiedzą historię. Dobra, Okej. już Kazali mu pytanie pomóc. przerwaliśmy. No to może opowiedz, jak Tak. było ze stówą na klatę. To więcej niż stuwa, chyba, czy tylko stuwa? No Nie, wjechał do ale to wiesz, więcej niż jaki jest stuwa. prezes. No Chodzi do wiem, szatni, tak, mówi. gada tu tego, co tam. Tam ktoś ćwiczył na tej ławeczce tam w Tak, szatni. bo to trzeba wiedzieć też, jak szatnia No. zasadnicza wyglądała, że stała ławeczka, wcześniej leżanka leżała, a jeszcze wcześniej to kompresor stał i Kompresory, ludzie wjeżdżali z ulicy rowerami do szatni i pompowali koła. No, nie? No tak Tak było, tak było. było. No, przecież od Tak prawa było. jakoś wjeżdża. Ale zarabiali? No No nie, po nie, prostu normalnie wjeżdżał. stał kompresor. Zapompowanie. Nie, stał Przepraszam, kompresor. mogę? Tak, Ale w no, szatni? No. tak, szatni. No to jest polska piłka No zupełnie. tak, No. właśnie. Okej, no dobra. Także Także co wszedłem do tej tam. ławeczki, tak. No co, wszedł, przywitał się coś tam, jak to zawsze. Prezes popatrzył po głowach, czy jak to jak wygląda, prawda? Mówi, a co ty tak wyglądasz? Wiesz, każdy tam, kto go znał i kto już dłużej tam był, to brał Kto to na łapał? Kto miękko. brał, że się A jak oczy, przyszedł, ale tak, a jak przyszedł taki, wiesz, młody, wiesz, jak mało Jasiu lat, Kowalski, mógł się Świeżak, odetrać, i tak? coś Od powiedział kogoś. mu, a ten, wiesz, patrzy na niego i nie wie, co się dzieje, wiesz, ale o co chodzi? Tak, i Wiesz, to czerwony. każdy A on łapał. jeszcze podkrętka Tak, wtedy, tak. No i siadł na tej ławce, jeszcze pamiętam. Chyba Arek Jędrych tam był. I tam go podkręcili. Nie, no prezes nie da rady. Co tam? A on przecież był w ciężarowcem. przeszłości ciężarowcem. To on taką stówkę, No to kawa taką stówką była. to sobie machał na rozgrzewkę. Tylko zapomniał, że to było 30 lat temu. No i i siadł na tą ławkę. My tam wszyscy siedzimy. No i nie wiem kto, ale ktoś wyciągnął telefon, żeby to nakręcić. I akurat wyłapał taki moment, że jak on podnosił tą sztangę, podniósł, opuścił do klaty i już było. Już prosił i mówi, można przeklinać? Poważne. Kurwa, pomóż! I trzeba by to zobaczyć, jak ten No ale jego. to słuchaj, ja to opowiadam tylko tak, jak z mojej perspektywy to Ale wyglądało, rozumiem, ale że jakbyś wjechał i na miękko zobaczył, chciał po prostu podnieść 100 kilo, tak? ale jakbyś zobaczył ten filmik, no to byś padł, Spadłbyś no. z krzesła, no, Okej. musiałbym To byś się padł. zobaczyć. Ale no ja go pozdrawiam serdecznie, bo Tak, no ja też to jest oczywiście. naprawdę super facet. No nawet nie ukrywam, że pomógł mi z moim ślubem. Naprawdę, bo sytuacja była taka, że z moją małżonką braliśmy ślub w sierpniu i mieliśmy brać go w Konstancinie, mieliśmy już wszystko ogarnięte i chcieliśmy w Konstancinie cywilny ślub wziąć, no i nie było terminów. I nie wiadomo, co zrobić. Został księdzem. Nie. Udzielił ślubu. Pojechał na Marbella zrobić ślub. Nie, zapytał, Kogo trzeba? kogo trzeba i no i ślub się odbył w Pruszkowie. O, da się. Pałacu ślubów, udało mi się. Także naprawdę, no, Ja to obaj okej. pozdrawiamy. Pozdrawiamy go, bo jest. Tak, Do dzisiaj mam z nim no ja kontakt właśnie też i nie. on do mnie czasem dzwoni. Ja do niego też czasem dzwonię, bo z racji tego, że teraz mam tą pracę, jaką mam i tam jestem jeszcze dalej w piłce, to z nim mam styczność. Ja Bywam byłem. na tych meczach, także też z wiekiem się zmienił.
bardziej jest taki stonowany, prawda? Piłka ale, uczy pokory po tak, tobie. Ale mimo wszystko no, nie ukrywam, że no, gdyby nie on, to na pewno ten klub w pewnym etapie nie byłby. No już by go nie było na mapie no, nie, Polski, nie byłoby no. go, no nie było. Tak, obaj go pozdrawiamy. Tak. Ty też masz tam tutaj, tak, ja mam dużo o nim, ale no. ja miałem też różne przeboje, natomiast to jakby pozdrawiamy, zapraszamy go do podcastu. No. O, niczy, o, a tak, to tak. By fajne historie po ale głos to do podcastu idealny właśnie, a propos tak, tego głosu, chciałem tak. tylko powiedzieć, że byłem raz na Zniczu i... Wagon Najkosów tutaj powinieneś. Siwo tutaj by było. Tak. I ten, i Firek strzelał karnego i nie strzeli, i tylko słyszałem, brawo Firek! Nie, taki głos tylko jego, nie? Słychać. Oj, słuchaj, no to się niosło po stadionie. Że jeszcze jak były te świetne czasy i on był jeszcze taki naprawdę mocno charyzmatycznym człowiekiem, to czasami jak słabo szło, jeszcze jak pierwsza liga była, jak on się wydarł z trybun, doskocz! To tam naprawdę szło, nie? No, słychać było. Róż! Naprawdę. Niesie się po trybunach w Pruszkowie. Tak. Teraz coraz więcej ludzi w Pruszkowie. Nie wiem, Hawi, ty jesteś na bieżąco z tym, co się dzieje? Jesteś w pierwszej lidze? Tak, obserwujesz? Jestem. No to zapytam się zawodnika, dlatego też się kogo? Tam, Krystiana Tabara. Kogo? Krystiana Tabara. Krystian Tabara. Okej, to tylko zapytam, czy jesteś zaskoczony, że Znicz jest teraz w pierwszej lidze? Jak nie. patrzysz na to, na pracę trenera Misiury? Jak nie, patrzysz absolutnie. Na ten klub? Bo no, robi, myślę, dobrą robotę Znicz w pierwszej lidze, pomimo tego, że to ostatnio przegrywa, ale gra bardzo fajnie. Absolutnie nie jestem zaskoczony, bo ja uważam Mariusza Misiurę za naprawdę solidnego trenera z fajną przyszłością, widzę przed nim fajną przyszłość i fajnie ten zespół ułożył, bo wiadomo, troszeczkę szczęścia, zresztą w sporcie zawsze musi być szczęście, taka prawda. Teraz nie mają szczęścia w lidze. Może teraz nie mają, ale przy awansie nie można im odmówić tego szczęścia, bo im dopisało to szczęście. Natomiast uważam, że to jest odpowiednie miejsce, jeśli chodzi o poziom, poziom sportowy Znicza Pruszków. Znicz Pruszków powinien być w pierwszej lidze, bo to jest klub, który ma fajną akademię i tak naprawdę zawodnicy z okręgu całego mazowieckiego Mogą tam grać i mogą się promować, bo nie każdy klub ma tak rozbudowaną infrastrukturę. Wiadomo, że to troszeczkę też brakuje do najlepszych. Z czasu gdzieś tam widać, że odciśnięte, tak. ale ja też pamiętam, że tam, jeśli się coś zmienia, to zmienia się tylko na plus, ale tak. takich młodych zawodników to jest bardzo dobre okno wystawowe i oni Oczywiście. Mogliby tak biznesowo podejść do tego, zresztą chyba tak chcą zrobić, że no po prostu gdzieś dawali tych młodych zawodników. No wiesz, Legia na przykład, jeżeli ma... No oni mają, mają drugi zespół, tak? Oni chcą wyjść do drugiej ligi, no ale na poziomie pierwszoligowym zawodnik ma najlepszą okazję, żeby się... Nie możesz się załapać w jedynce, no to się ograsz na poziomie pierwszoligowym. Jak się ograsz i dasz sobie radę, to wtedy próbujesz w Ekstraklasie, taka jest prawda. I czy Polonia, chociaż Polonia, wiadomo, będzie swoich zawodników bardziej no, pytanie właśnie, czy nie do końca, bo jeśli chodzi o Polonię, to tam jest taki trochę problem, że ta akademia i pierwszy zespół to są dwie spółki. Aha. I żeby zawodnik przyszedł z jednej spółki do drugiej, to tak naprawdę musi być transfer gotówkowy. Gdzieś pewnie się gryzą. KSP gdzieś, czyli ten pierwszy zespół ma pewnie prawo pierwokupu. Ale na samym końcu to nie wiem, czy się tak zawsze Akademii opłaca tych zawodników sprzedawać do pierwszego zespołu. Zresztą chyba nawet historia pokazała, że lepiej jak oni sobie popychają tych zawodników, za przeproszeniem, do Ekstraklasy, no bo wtedy to się bardziej w Krakowie jest ten napastnik. W Krakowie jest napastnik, ale jest też... Dużo jest zawodników właśnie z MKS-u poszło od razu do Ekstraklasy. Piasta ten, Ameja? Ameja, Mike. Tak, Ameju. Ja pamiętam, jak on jeszcze zaczynał. Tak, on trenował lidę. Chwilę za Chrobiego. On naprawdę był no, niezły. Tak, potem Bytowia gdzieś tam rzeczywiście. Ale właśnie to może przejdziemy od razu do tego, Hawi, czym się teraz zajmujesz, bo o tym nie powiedzieliśmy, bo nadal jesteś przy piłce, więc tak, powiedz może tutaj tak. wszystkim, co robisz. Wiesz co, ja jestem agentem piłkarskim. Wcześniej współpracowałem z jedną agencją polską. Teraz 20 września zdaję egzamin. No ale zajmuję się tym, współpracuję z agencją hiszpańską jedną. I z dwoma menadżerami z krajów tam Dalekiego Wschodu, no, a Daleki Wschód, czyli Arabia, tak? No. Popularna teraz. I Emiraty. Tak, tylko tam, żeby dobry transfer zrobić, to naprawdę trzeba być grubą rybą, tak naprawdę. No ale akurat mam z nimi kontakt, ale no, nie mam jeszcze takich zawodników, żebym mógł cokolwiek zrobić, ale współpracuję tutaj z hiszpańską agencją, tutaj też współpracuję z jedną agencją, mam takich dwóch partnerów z Polski,
plus ci Arabia i Dubaj, także no, działam w tym. Dużo, dużo kontaktów, połapałem pół roku, sobie postanowiłem połapać te kontakty, pojeździć po Europie. Też dużo takich kooperacji mam z różnymi agentami z różnych państw, na zasadzie, że jeżeli on ma jakiegoś fajnego zawodnika, no to mi go poleca, ja go tutaj... Ile masz zawodników? Wiesz co, ja mam swoich zawodników, mam 4. Mhm. Natomiast jeżeli współpracuję z agencjami i zrobię jakiegoś zawodnika wspólnie, no to mam prawo do tego, że jeżeli mam jakieś... Dostajesz prowizję wtedy. Znaczy, tak. To dostaję prowizję, ale mam prawo do tego, że jeżeli mam jakiś klub dla niego, to mogę go z pełną odpowiedzialnością sobie polecić do innego klubu, bo jeżeli ten klub się zainteresuje, no to wiem, że mogę współpracować z jego agencją, no bo już kiedyś tam nam coś wyszło, no bo to jest na zasadzie wzajemnego zaufania, wiesz. Tak. Jak coś ci wyjdzie i widzisz, że z drugą osobą możesz coś ciągnąć, no to ciągniesz. Tak, prawda? I mówisz tutaj o tej współpracy z Hiszpanami. Mhm. Powiedz, bo wiemy, że Hiszpanie się dobrze w Polsce sprzedają, prawda? Tak. I szczególnie w Krakowie. W Krakowie, tak, ale generalnie jakby w Ekstraklasie rzeczywiście jest ich coraz więcej, jakby w Polsce. To prawda. I teraz czy w drugą stronę... najlepszych Hiszpanów z Polski ci agenci nie kojarzą. A, widzisz. To akurat świadczy słabo o naszej lidze. Natomiast czy możliwe są takie ruchy i czy na przykład dążysz do tego, żeby młodych zawodników z Polski wysyłać do Hiszpanii i nawet tak. do tych niższych lig? Czy to ma sens twoim zdaniem? Jakby, jeśli chodzi o poziom piłkarski. Czy to jest rozwojowe dla nich? Druga liga tak. Czyli to jest sekunda dywizjon. Ale jeśli chodzi o te niższe ligi, no uważam, że mogą się kształcić na poziomie pierwszej ligi równie dobrze u nas, no bo nie oszukujmy się, ta pierwsza liga to jest mniej więcej poziom tej trzeciej ligi naszej. Przepraszam, trzeciej ligi hiszpańskiej. No naprawdę, naprawdę. No wiadomo, że trafiają do ekstraklasy z trzeciej ligi. Jak Borja Galan na przykład, kojarzysz? Z Odriopole. Mój kolega ściągał. On trafi z trzeciej albo z czwartej ligi hiszpańskiej, chyba tak, z trzeciej. Tak. I on dobrze gra, strzela bramki. Dobry gość. I teraz Górnik go za nim chodził. Natomiast no ale to mówię, no kilka razy nam się trafiło, że z tej trzeciej ligi przyszli zawodnicy do ekstraklasy, no i grają z powodzeniem, natomiast no to są pojedyncze przypadki, bo tam tak naprawdę no uważam, że druga liga i pierwsza liga, tak, no to młodzi zawodnicy, którzy wyróżniają się u nas na naszym rynku, są w stanie tam wyjechać bardziej do drugiej ligi, żeby się ogrywać, bo pierwsza liga, no to tam się zupełnie inna taktyka, inne tempo. No. Okej, okay, a powiedz, skąd ten fenomen Hiszpanów w Polsce? Dlaczego oni tak się dobrze tutaj czują? Z czego to wynika? No bo jak wiemy, nie jest łatwo Hiszpanom w innych krajach, a akurat w Polsce rzeczywiście można powiedzieć, że to taki przystanek prawie, że konieczny do zbudowania jakiejś kariery w Europie, bo jakby bardzo wielu zawodników robiło swoje kariery właśnie, czy tak jak chociażby Dani Ramirez, który był chwilę w Polsce, wyjechał, zarobił pieniądze, wrócił znowu do Polski. On jakby ty... 100 milion, no początek. Tak, czy Jesus i Mas, cała ekipa w ogóle jakby ta krakowska. Z czego wynika ten fenomen? Jak uważasz, dlaczego Hiszpanie tak dobrze tutaj grają? Wiesz co, wydaje mi się, że nasz poziom, trzeba sobie to powiedzieć szczerze, nasz poziom piłki nożnej w Polsce na pewno jest wyższy niż był, natomiast nie jest na tyle wyższy, żeby przyjeżdżali do nas piłkarze z tych wyższych półek, tak? I wydaje mi się, że oni czują właśnie w tym, co tu się dzieje, jakąś szansę, no bo nie ma co ukrywać, no każdy Hiszpan, który przyjeżdża do Polski, jest dobrze wyszkolony technicznie, może nie jest, bo nasza piłka jest siłowa. Sam o tym doskonale wiesz. A uważasz, że jest sexy, czy nie? Że? Jest sexy nasza piłka? Zawsze się pytam, no. Szczerze? Czy nie jest sexy? Nie myślałem o tym. Nie. Następne pytanie. Pomidor, tak. Dobra, siłowa, zostawmy w takim razie, siłowa. No, jest dosyć dużo siły w niej. Nie twierdzę, że jest totalnie słaba, bo naprawdę no, w końcu z tej ligi wychodzą zawodnicy do lig silnych, zagranicznych, tak. I grają z powodzeniem. Natomiast uważam, że im łatwiej się tu odnaleźć, dlatego, bo w Hiszpanii jest tak dużo dobrych zawodników, że oni giną tam tak naprawdę, bo nie mają szczęścia, bo menadżer jest
bardziej wpływowy w innym klubie, albo ja jestem, nie wiem, z małego miasta i nie mam po prostu możliwości się pokazania, a ktoś mnie dostrzeże tu w Polsce prędzej. I ja to tak sobie tłumaczę, bo tak jest. Krótko mówiąc, tam duża konkurencja, a tu u nas po prostu ta jakość piłkarska, szczególnie ta techniczna, rzeczywiście jest po ich stronie. No ja w ogóle słyszałem też taką teorię, że akurat Hiszpanie, ze względu na to, że oni mają po prostu coś we krwi i co ich predysponuje do tego, żeby dobrze funkcjonować w sportach zespołowych, bo i w koszykówce są wybitni. W każdym zespołowym sporcie są bardzo dobrzy. No, więc po prostu szczerze, mają to w genach, ale my też mamy mentalność i, tak, mamy właśnie, i smykałkę my, do ale do nie mamy dużo słońca w Polsce, mamy Hiszpanie mają więcej. Nie, no tak, się ale wiesz, chce. No siatkówka. Znaczy mamy mental, tylko rzeczywiście ręczna, nie tak. Wiem, nie mówię o koszykówce, bo koszykówka. Ale też nieźle, ale też do też, przodu. No, myślę, że w piłce mamy naprawdę zdolny naród. Tak, tylko jednak no nas jest dużo też. W piłce jeszcze chyba nie osiągnęliśmy takiego potencjału, że coś tutaj nie gra i my mamy bardzo duży potencjał. No właśnie, jakby nie zrealizowaliśmy tego potencjału, właśnie pytanie dlaczego. Po dzieciakach. Po juniorach, bo czasami sobie pojadę na niektóre mecze celiotki. To by naprawdę dobrze wygląda. Naprawdę. Hmm? Dzieciaki naprawdę potrafią dużo. Okay. Tylko w pewnym etapie, jak już masz przejście tego juniora do seniora, to jest dzieginą. To jest kluczowe, bo nie każdy super junior będzie dobrym seniorem. Natomiast u nas powinno być, dobrze Robert powiedział, że on by zaczął, Robert Lewandowski dobrze powiedział w tym wywiadzie, że on by zaczął od trenerów nie seniorskich, tak, tylko tych, też słuchałem tego wczoraj, którzy zaraz są, o tym pogadamy, właśnie, którzy są dopiero na dorobku, tak, i kształtują tych młodych czyli zawodników. U13, 14, 15 tak. To gdzieś tam jest, no, czy nawet wcześniej. Czy nawet ja mogę szczerze powiedzieć, że moje umiejętności, które nabyłem, techniczne, Nie nabyłem będąc, wiadomo, miałem dobrego trenera w Agrykoli. To ile, poczekaj, bo jakby w Agrykoli byłeś do którego od, roku życia? Do 16 roku życia. Od małego? Od 11. Mhm. Od 11. No tak, to jakby to... No, to jest ten okres, gdzie to jest najbardziej taki... Złoty okres dzieciaka, gdzie wiesz, w którą stronę pójdziesz. No i mój tata grał w piłkę. Na poziomie ekstraklasy, tam w latach 70. Mało, ale grał. I tak naprawdę dzięki niemu jestem wyszkolony, byłem wyszkolony tak, jak byłem, bo ja z nim trenowałem indywidualnie, bo on mi pokazał bardzo dużo rzeczy, bo sam był napastnikiem, pokazał mi, jak się zachowywać, jak mam tą piłkę prowadzić, jak mam ją uderzać, zastawiać się, w które tempo wchodzić, jak czytać grę. Ja tak naprawdę, może ja dużo meczów nie oglądałem w domu. Tylko jak ja oglądałem mecze, to ja oglądałem i się pytałem jego. I on mi tłumaczył pewne rzeczy. Nie mówię, że trenerzy, którzy mnie prowadzili, tego nie robili. Bo owszem, robili, tylko oni to robili przy grupie 16-20 zawodników. A każdy zawodnik powinien mieć tam pewien czas na indywidualny trening, tak szczególnie naprawdę. Jeśli jest taką młodą osobą, dlatego tak. Te sztaby w tych lepszych akademiach są coraz bardziej rozbudowane. Ja sam jestem akurat w Akademii Polonii, Warszawa i tam pracuję przy U15 i jest w sumie z momentami 4, 5, 6 trenerów, ale tak, ale, to na ale i tak jest ok, ale i tak tego jest, jak sobie myślę potem, przy takiej, tak bardzo ogólnie patrzę na ten temat, to i tak jest za mało, żeby każdemu chłopakowi powiedzieć to, co chcesz w każdym momencie treningu. Tak jest, to jest. I dlatego jest... ta praca indywidualna jest bardzo ważna i to dobrze, że o tym mówisz, bo, nie, no bo to jest inaczej, inaczej to klucz i to, o czym powiedziałeś, rzeczywiście ten najważniejsze będzie to szkolenie techniczne. No bo słuchajcie, masz gościa, który jest filigranowy. No bo nie każdy dorasta. No różnice są ogromne. Przykład najlepszego piłkarza na świecie lewego. Lewy w wieku 12-13 lat był chucherko. Mhm. Był po prostu patyczakiem. Ale wyszkolenie techniczne miał naprawdę na dobrym poziomie. I jak nauczysz takiego, to tak jak czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Jak nauczysz takiego Jasia odpowiednio prowadzić, odpowiednio uderzać, klepkę z pierwszej piłki, przyjęcie z odejściem i nauczysz go też takiej etyki pracy, że bo tak często jest też tak, że dzieciaki się załamują, mają właśnie, nie wiem, 14-15 lat i mówią, ja jestem za niski, bo temu wysokiemu czy silnemu to wszystko łatwo przychodzi, ale to też ty na pewno to potwierdzisz, że na przestrzeni kolejnych lat rozwoju tej kariery to kończy się tak, że taki drągal
dzisiaj, no to on nie gra. No to nie gra, bo ja jakby miałem... ten taki właśnie filigranowy zawodnik, on musi bardzo kombinować, tak. Nauczy się grać w piłkę po prostu i jakby ten skill to będzie najistotniejsze, a niekoniecznie. Potem dochodzi tak, a fizycznie zawsze sobie to gdzieś tam nadrobi na późniejszych etapach kariery. Ale ten wywiad z Lewem bardzo ciekawy. No właśnie, chciałem i tutaj przejść. Straight to the point, no bo też wiemy, że dobrze się z Lewem znasz, jesteście znajomymi. Graliście razem, czy się znacie po prostu? Graliśmy w kadrach makroregionu razem. Mhm. Warszawy, makroregionu. I w Zniczu to może jeden mecz zagraliśmy, bo ja się rozleciałem z krzyżowymi. A on strzelał, no, grał, super. No. Mhm. Ale znam się z nim, tak, znam. No i znam się za nią, bo do szkoły razem chodziliśmy, do klasy. Czy chcieliśmy zapytać, że myślę, że to może być i trudne, ale też miłe pytanie dla ciebie, bo czy uważasz, że miałeś większy potencjał niż Robert? Bo ja mam swoją opinię i znam opinię kolegów, którzy cię znali w takim momencie prime'u i wiem, jaka jest odpowiedź na to pytanie, ale jestem ciekawy twojej. Wiesz co, wiele osób mówi, że miałem. No ale to jest pytanie do ciebie, wiesz, nie, do wielu osób. Musisz powiedzieć. Znaczy, Lewy pewnie tego nie obejrzy, więc jak właśnie na pewno Lewy będzie oglądał, więc pozdrawiamy. Nie, znaczy szczerze ci powiem, no w pewnym okresie tak, w pewnym okresie tak. Uważam, że tak. Tylko to były też, my byliśmy zupełnie innymi zawodnikami, o innej charakterystyce. Tak naprawdę? Tak. Do czym się różni się, bo jakby wiesz, no, Lewy wtedy... bardzo dobrze grał tym do bramki. Ty byłeś trochę tak jakby dookoła pola karnego, ja bardziej taki 9,5 bardziej, nie? Tak, ja też miałem coś takiego, że ja lubiłem się cofnąć po piłkę, tak. Rozegrać, kiwnąć. No i miałem bardzo piekielne przyspieszenie. Naprawdę, na kilku metrach potrafiłem... Dwójki nie bolały, nie urywały się? Nie, to potrafiłem odsadzić gościa. I na tym też bazowałem. No i to bardzo dobrze głową grałem. Ale to, fajnie, to możesz potwierdzić. Wykończenie głową, znaczy to ja mam wiele takich... Warunki podobne do Lewego chyba miałeś, nie, tak? Czy nie, mniej więcej to samo. Tak? Bo wzrostowo, wagowo. Szeroki, ale tak? Wtedy, nie? Wzrostowo, wagowo chyba podobnie. Tak. No, byłem, no ale to wiesz, to tak można też mówić, wiesz, wielu było, a jak skończyło? Nie, oczywiście, no, to wiemy też, to twoja historia kontuzji to pewnie odegrała dużą rolę, zresztą te perypetie transferowe, czy ta sytuacja z Legii też na pewno miała wpływ na to, co się potem wydarzyło, no ale na pewno z tego, co ja pamiętam, to gdzieś to wykończenie to było na bardzo wysokim poziomie i potem razem graliśmy, tylko mało tych meczów było, kiedy zagraliśmy razem, nie, szkoda. Nasz trener bardzo tak, razem, nie bardzo lubił. No, tak, rzadko się to zdarzało, ale na przykład było też dużo razy tak, że w sumie to był też taki moment, gdzie ty obaj mieliśmy dobre liczby, bo w stosunku do tego, ile graliśmy, ja wtedy miałem tyle, że trochę więcej grałem, więc miałem trochę lepsze liczby, ale ty nawet mimo tego, że grałeś mniej, to jakby te liczby były i potem jakby się tak zastanowić, to na przestrzeni ostatnich lat w Polonii, to nie wiem, czy była taka dwójka napastników, co jak jeden nie grał, to drugi strzelał i właściwie to się tak cały czas... U trenera Chrobaka, czy? Tak, u trenera Chrobaka. No, znaczy, może żartuję, że nie lubię, bo mnie sprowadził, szczerze, to był pierwszy mój trener w seniorach. On mnie wprowadzał do seniorskiej piłki w Zniczu właśnie. Tak, też nie mogę na niego złego słowa powiedzieć, ale ja im bardziej starszy byłem. Ja szanuję trenera Chrobaka za jego pracę i za etykę pracy, bo generalnie podejście do pracy ma naprawdę takie bardzo rzetelne. Natomiast ja jak już grałem, sam wiesz, jak się już grało w seniorach i grało się w pewnych klubach na pewnym poziomie, pewne rzeczy tak były rażące. No a ja już jak byłem starszy, to się troszeczkę w ten język nie gryzłem. No, też trochę nad tym cierpiałem. Niestety sam dobrze wiem, że czym masz więcej charakteru i własnej opinii, to tym bardziej się to przeszkadza w piłce nożnej. Ale grać, ale nie. Krystian potwierdza, fajnie nam się współpracowało razem. To było, tak. Okej, a wracając jeszcze do Lewego i tego wywiadu, bo to są takie obecne czasy, obecna sytuacja w kadrze. No i jakie jest twoje zdanie na temat tego, co się dzieje w kadrze, tego, co Lewy powiedział, czy zrobił dobrze, niedobrze, tak krótko zahaczmy o tym wątek, nie? No bo skoro znasz Lewego, to dlatego ja o to uważam, pytam. Że dobrze. Dobrze zrobił, wszystko tam wyłożył, a to, co się dzieje w kadrze, no to chyba wiemy od dawna, że to jest kwas, nie? Tak, czy twoim zdaniem właśnie rzeczywiście brakuje charakteru w reprezentacji? Czy brakowało charakteru reprezentacji do tych powołań? Bo teraz wiemy, że i Krycha, że nie zabraknie. Tak, że Krycha wrócił, że jest Grosik, i Lewy, to wiadomo. No tak, natomiast Skorupa nie ma, ciekawa tak, sprawa. Co myślisz? Kurdyna, koniec. Pomidor. Koniec. No nie, jakie masz zdanie? Bo ja nie ukrywam, zresztą też wcześniej o tym mówiłem, że trochę tego, sam dobrze wiesz, tak samo, grałeś piłkę tyle lat, że jakby piłkarski, Lewy też o tym powiedział. Jakby w ogóle myślałem sobie, że
że chyba jesteśmy po prostu wszyscy z tej samej generacji i podobnie patrzymy na futbol, bo on tak samo powiedział, że wiecie, umiejętności to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest też jakby ta charyzma, to jakby umiejętność wzięcia odpowiedzialności na siebie. I sam dobrze wiesz, że widziałeś mnóstwo lepszych piłkarzy od siebie, ode mnie, od wiesz, od, wielu zawodników. Tylko niektórzy. Pluchy. Tak, tak, dokładnie. Tylko niektórzy potrafili po prostu to pokazać albo wziąć sobie właśnie w trudnych gdzieś. Okolicznościach na siebie odpowiedzialność. Ja uważam tak. Czy się z tym zgadzasz? Tam przyjeżdżają ludzie, którzy grają na europejskim poziomie. Wyższym, niższym, ale europejskim. Mhm. I mają styczność z tą presją. Bo jak już jedziesz na zachód i grasz w zagranicznym klubie, to ta presja zawsze jest. No to o co chodzi. Ale ja uważam, że... On bardzo dobrze to powiedział, bo ja uważam, że wiesz, zawsze wszystko to co się... Ja wiem, że każdy będzie mówił, dobra, no to do kogo mamy się przyczepić, to przyczepimy się do lewego, bo lewy gra w Bayernie, lewy gra w Barcelonie, lewy jest kapitanem i w ogóle. Tylko zapominają o tym, że też inni są, bo lewy to nie jest jedyny na boisku, wiadomo, jest odpowiedzialny za bramki. No dobrze, ale sam też o tym wiesz, że ta dziewiątka czasami to sobie może, jak nie ma dookoła ludzi. No może właśnie. Być w kapitalnej dyspozycji. No to on to powiedział w tym. No ale słuchaj, no, ja uważam tak, ona super zawodnika ze sobą ziela, ale zielu... Nie dojeżdża momentami. Ja go widzę. Umiejętności kapitalne. O tym, co powiedziałeś, troszkę... poczekaj, przed chwilą o tym powiedziałeś. Tak, że ty ja nie mówię, że okej, nie osiągnął. Ale on osiągnął, okej, pewien poziom, zdobył tam pewne, zrobił mistrzostwo, strzelił bramkę na Mistrzostwach Świata, jakiś w pewnym sensie ciągnął tą grę reprezentacji Polski w pewnym etapie. No ale to nie jest to samo, tak? Nie wiem, czy to jest aura taka lewego. Przytłacza trochę. Nie, ale... że przytłacza innych i to jest właśnie złe. Bo jeżeli przychodzisz do zespołu, To czerp z tego. Mhm. To nie bój się, dobrze powiedział i to zapytaj, tamto. I on ma 100% racji, bo jak ja bym widział kogoś lepszego od siebie, albo gościa, który jest, nie wiem, w top klubie, no to od razu podchodzi, to bym siadł sobie do niego na kawkę i mówię, ty lewy, opowiadaj. Słuchaj, weź, nawijaj, jak tam jest. Tak, aha. Nie krępowałbyś się? Właśnie nie, ale ja też bym się krępował, okay. Wiesz, to jest jakby super ja, opowieść. Ja jak się z nim widywałem, czasami, wiesz, wiadomo, że to są inne spotkania i też nie będziemy siedzieć przy piłce. Ale Hawi, ty mu tak potrafiłeś szpileczkę wbić, nie? Bo to nawet historię opowiadałeś, jak te włosy sobie sfarbował. I napisałeś, bo jest to ty Wiedźmin. A on coś tam by się tak trochę obraził, nie? No, ale powiem wam szczerze. Wiedźmin. Ale było tak, no to ta historia. Ale szczerze, czasem jak tam są te wszystkie spotkania, się wszyscy z nami spotkają, ja też czasami się go zapytam, bo to w sumie nie jest czas i miejsce, ale lubię się go zapytać, a jak to. No to jest bardzo ciekawe. Wiesz, i mnie to interesuje, bo sam w tą piłkę grałem i to jest fajne. No nawet jak jechałem na mecz do niego i mi się udało w pierwszym rzędzie na Grand Derby siedzieć, to wiesz, jak to się siedzi. Jedziesz z żoną, ona cię puka, ja wiesz, to w ogóle wiesz, ja tak sobie jakby nie wyobrażam, wyjmij wtyczkę i patrzysz tylko na to, nie? Także to jest super rzecz. Kibicuję mu mocno i wiem, jaki on stres też przeżywa. Szczerze? No nie zazdrościmy mu. Nie zazdroszczy mu. Niczego. Ale to, że on tam jest, to naprawdę ma spokój. Naprawdę ma spokój. Od tego wszystkiego, co tu się dzieje. Tak, znaczy ja się ogólnie cieszę, bo często miał taki stawiano mu zarzut, że nie potrafi wypowiedzieć zdania. Nie potrafi opinii wypowiedzieć. Rzeczywiście jest trochę miałki. On nie chce nikogo zrobić. Właśnie, że jest trochę za bardzo miałki i taki przeźroczysty. Natomiast jakby ten wywiad udowodnił, że tak nie jest, ja się bardzo cieszę, że to powiedział. Powiedział to, co większość zawodników, czyli większość osób, które mają jakieś pojęcie reprezentacji, widziały już wcześniej. Tak. Natomiast jakby wracając do Ziela, to na pewno jest kwestia tego, że on tak ma, te wybitne umiejętności nie idą nijak w parze z jego charyzmą czy osobowością. Wiesz, i on jakby w Napoli to ginie, bo rzeczywiście dużo dookoła lepszych ma zawodników, czy dobrych zawodników, natomiast w reprezentacji, kiedy się od niego wymaga tego wzięcia odpowiedzialności na siebie, to lewy zostaje ale sam. Są tacy a czy wiesz co? No są, są. Dlatego trzeba było po prostu dać spokój Zielowi. Po prostu niech on sobie gra, ale jakby no to z kim ma lewy, nie wiem, robić narodzi, akcję? Znaczy, z Krosikiem całe życie, no nie wiem. Wiesz, no może się kiedyś narodzi. No, może nie za kadencję już lewego. Kamiński jest fajny, ale Kamiński musi grać. Mhm. Kamiński nie gra teraz. Okay.
Z kolei ja uważam, że no, najlepszą... O Frankowski mówił też, że Franek jest bardzo dobrze się rozwija. Ale powiem wam, według mnie to i tak też duży wpływ na to mają trenerzy, bo ja rozumiem, Szantosz ma bardzo dużą wiedzę o piłce, bo zdobył mistrzostwo Europy, pracował naprawdę z super zawodnikami. Ale nie, słuchaj, nie ma takiego połączenia z zawodnikami, takiego feelingu wzajemnego. Gość, który wiesz, no, który nie powie ani B, ani M po polsku, tylko po angielsku, chociaż wiadomo, wszyscy znają, powinni znać angielski w kadrze. Sousa, no to wiadomo, że... Thank you for your question. Zawinął mandżur. Tak. Brzęczek, kropkę trzeba postawić. Czesiu. Czesiu. Dwie kropki. Czesiu. Czesiu, no Czesiu. Czesiu, no Czesiu zawsze na cztery łapy spada, teraz tak, tam sobie siedzi w Arabii Saudyjskiej. Tak. No ale no, Nawałka. Nawałka no, tak. Za Nawałki, bo Nawałka miał charyzmę. Fidel. Nawałka. Nie. Popularny Fidel. Pozdrawiam trenera mojego. To ale... znacie się, prawda? Tak, z Górnika. Nawała był naprawdę... Poza tym oni mieli tam też... Ekipę, no bo Rzewak był, Rzewak odszedł, ale był Boruc, był no Włoszczyk, były charaktery, no, Piszczu. Każda pozycja charakter. No. Przede wszystkim były charaktery. No, troszkę się jakby ta generacja teraz zmieniła, no ale koniec końców. Ciekawe, ta generacja, słuchajcie, ale ta generacja, która była kiedyś, też kiedyś wchodziła no, i dokładnie. Też kiedyś no, była taka, pewnie, że wiesz, tak, że była tak. Z boku, ale nie narzekali dlatego, bo wcześniej mieli też gości za sobą, no ta, no. Którzy mieli charyzmę, no bo umówmy się, to, że Świerczewski, Krzynówek, tak ten, Lewandowski, czy Jacek Bąk, no. No to wiesz. Ostatnio spotkałem Pawła Kryszałowicza, też mi się ten cały flashback miałem, wiesz, no, jak tak, z ADB bramki strzelali. Poza tym to są inne czasy teraz, umówmy się, inaczej... Inny świat, inny świat, inaczej... Wiesz, ja nie mówię, że zawodnik, który ma wchodzić młody do szatni, ma wchodzić z impetem i być bezczelny dla każdego, ale to jest czasami aż za bardzo, uważam, w dzisiejszym świecie, bo pewna granica, pewien szacunek między młodym a starym powinien być, ale nawet... Dziś wypowiadają swoje opinie tak, ale niekoniecznie tak, w taki arogancki wiesz, sposób i po prostu na pokaz, bo ci powiedzieli... Bądź skromnym człowiekiem, tak, zapytaj się lepszego tak. Albo gościa, który więcej od ciebie osiągnął, słuchaj, a jak mogę to zrobić? A jak to? Albo nie rób, wiesz, głupiej miny, jak ci podejdzie gościu i ci powie, słuchaj, wiesz co, a może byś mógł zrobić to tak, albo cofnij się, albo no. Inaczej się ustaw. Nie obrażaj się jak za to. Powiesz do takiego gościa, to jest spierdolone. Znaczy, albo pod nosem ci powie, albo sobie pomyśli, co on gada, kurwa, ty, co za gość. No to też są jakieś tam kwestie tej generacji, o której mówiliśmy na pewno, więc... Okej. Okay. Jeszcze pytania a propos Górnika? Tak, no na pewno. No, Fidel Nawałka, no to musimy tutaj zahaczyć. Był u nas, Joni, to chyba się... Jączyk? Tak, no, pewnie. Tak? No. Tak. Misio? Misiu, ja chciałem do niego. Misiu, jak jest? Bo właśnie mówiliśmy, że ciebie zaprosimy, bo mówili, że chyba na 3 godziny. Ja mówię, no nie, to nie na 3. Z Michałkiem? Tak, Michałek też. Szkoda mi dzieciaka, bo... zapowiadał się naprawdę solidnie. I podobnie kolana... jak ty troszkę, nie? Gdzieś tu macie wspólny mianownik. Kolana mu tam, pamiętam jak to mu na tej Polonii by to mu trzepnęło to kolano dzieciakowi, naprawdę. Ale kurczę, miał potencjał. Miał cholerny potencjał. Miał pomimo swojego wzrostu, tak, był wszystko, silny, tak, był szybki tak. I na tą lewą nogą miał naprawdę... No a hałas w Górniku zawsze co miał? Hałas? No. Skasowany. Do szafy? Od razu byłeś skasowany, no, tak? Przez trenera. Znaczy, wiesz co? Ale Nawałka cię skasował, czy? Sam sobie byłem winien. Naprawdę. Uwaga, szczery Tomek Hałas. Nie, nie, zawsze to muszę, ale sam sobie byłem winien, bo wiesz co? On mnie chciał kiedyś już do Katowic, a ja wróciłem po kontuzji, dobrze, po krzyżowych. Pewnie do Znicza. Tak, tak. Wróciłeś. No i pierwszy mecz po kontuzji grałem na Górniku z Górnikiem. A. Jak był Nawała. No i wiesz, super mi się zagrało i potem trenerem naszym był Jacek Grębocki. Były piłkarz Górnika Zabrze. Bardzo barwna postać. Tak, ogólnie. Tak. Że, bardzo szczery człowiek. Bardzo szczery. Najszczerszy tak. Na świecie. Tak, kurtyno. Okej, okay, czyli tutaj nie gadamy. Okay. I... znał się z ówczesnym dyrektorem Wałdochem i był Artur Płatek, który mnie ściągał. A Artur Płatek jeździł wcześniej na wszystkie mecze z Nicza, ogólnie jak był w Krakowie i on mnie pamiętał. No i mnie ściągnęli.
Nawała też chciał cię? Chciał mnie, bo mnie znał. Wiązał ze mną ogromne nadzieje. Kto tam w ataku wtedy grał? Zachor i Sikorski. Do łyknięcia. Żadna. Dyrektor sportowy Arisu teraz zresztą. Tak. A Zachor to nie wiem co robi. Jest trenerem w PZP-nie. Aha, okej. Okay. No ale... No nie byli to zawodnicy nie do przeszkodzenia. Ale w kadrze był Leo. No tak, był. No ale no, mówiąc szczerze... No do wyknięcia, tak jak to się mówi w żargonie. Na pewniaka byś wjechał. Pierwszych dwóch miesiącach do wyknięcia. Tak. No. Znaczy to wiadomo teraz, co by tak mogę mówić, no ale... Ale o to chodzi. Tak myślałeś. Ale, mówić, no, ale, ten, ale, to, ale, ale... No też jakby zdajemy sobie sprawę, że to nie byli jacyś tacy... Byli ludzie, którzy w zasięgu, tak? Tak, tak. To. W ten sposób. No ale ja oczywiście mieszkałem sam. Dobry kontrakt. Wiadomo. Płacony. Katowice. Nocą. Nocą. Także... Czyli nie Zabrze. Kilka razy... Nie, no gdzie. Kilka razy się zdarzyło. Kilka razy mi się zdarzyło tam. Tygodniu wejść. Tygodniu. Czwartek, piątek. Trochę to soboty kawałek. Czyli kolana to nie tylko przez kolana ci znaczy, nie do końca co, nie wyszło. Wtedy przez kolana nie było, ale powiem wam tak. Wyjście wyjściami... A ile miałeś lat, powiedz? 20. No to wiecie, to jest jakby młody człowiek, to nie jesteś taki chłopsił sobie poradzić od razu. Znaczy wiesz co, jakbym był tutaj, to może inaczej. To jeszcze inaczej. Bo nie ukrywam, że o rodzina moja, moi rodzice, mój brat wiedzieli dokładnie jaki ja mam łeb. I wiedzieli kiedy tam lejce pociągnąć, żeby to wszystko ogarnąć cię trochę, tak? Hamowało. A ja byłem po prostu sam. To co, soduwa? Może wiesz co? Zapytam wprost. Nie. Nie, soduwa? Olewactw. To wyjebane. Tak, wyjebane. Dlatego, bo wcześniej przychodziło wszystko tak, ja mówię, kurczę, dobra, tam dwa razy tam spoko, nie? No i później, ale to wiadomo, w Warszawie, to jak można było iść, grałem w Zniczu. To kto cię pozna? Tylko ci co w Pruszkowie tam gdzieś chodzą, to coś może powiedzą, coś i tyle. To do Corrado że... nie chodziłeś w Pruszkowie. Nie no, obiady tam mieliśmy. Ale to akurat w Pruszkowie, znaczy w Warszawie jak byłeś tu z Pruszkowa, mógł się prezes dowiedzieć, nie? On miał te mógł się, ale ludzie, ja chodziłem ale... akurat po takich klubach, że tam nigdy by nie tam nikogo nie miał. Tak. No a tu Katowice i a rozumiem, Katowice, że cię poznawali powoli. Przyszedłem, a to tu i tutaj, wiesz, nie byłem świadomy aż tego, że to tak wszystko będzie odbierane. No i jeszcze do telefon, wiesz, trener Płatek coś zadzwonił, coś mi powiedział. Ja potem się troszeczkę tak... Że ktoś cię widział na mieście, no, coś tak, tam, tak. coś ja tam. Ja się tam troszeczkę uspokoiłem. No i trener Nawaga miał dziwny chód ogólnie, nie? No i szedłem za nim za chorem. No i on idzie z tym swoim kajetem, a ja go tam... Ale co, noga mu uciekała? Czy... Widziałeś jak na kulma nasladował. Coś tam widziałem. Na no. To Javi robił to lepiej. No to ja robiłem to. Okej, okay, dobra. No i akurat zobaczył. No i zobaczył, no ale kazał mi iść przed sobą. No i to był pierwszy taki trzech. No i później nadarzyła się okazja, pojechaliśmy na ligowy mecz do Gdyni. No i oczywiście pojechaliśmy do Gdyni, no to przegraliśmy mecz, no to mieliśmy potem stamtąd jechać do Płocka na Puchar Polski, no to śpimy w Gdyni, a to była sobota, no to starszyzna, wiadomo, to Sopot, tego. A my tam z Adasiem Marciniakiem, pozdrawiam, z Świątkiem, Adrianem? Jeszcze bo, lepszym aparatem. Zarówno, aparatem. I wyobraźcie sobie, że siedzimy sobie, piwko pijemy. No, my nigdzie nie wychodziliśmy. Ja byłem zawsze w pokoju z Mariuszem Jopem. I Mariusz mi mówi, sieć, nigdzie nie wychodź. Ja mówię, Mariu, ja idę tutaj do pokoju obok, jak coś, to drzwi tam mi tylko przekręć, ja sobie przyjdę. Nie? Mówi, dobra, no i Mariusz poszedł spać. No my tam siedzimy, pijemy piwko, wiesz. No i tak, jeden wyszedł, drugi wyszedł, tam poszli na te balety. No ja patrzę, a tam, wiadomo, święty, jedyny czub, bo już tak trzeba to nazwać. Patrzymy, co się dzieje, a święty wyjmuje ty. Wiesz jak święty. Rybaczki 3/4. Koszula w kratę. No bo na nowego Sącza, nie? Koszula w kratę. Wie, gdzie ty idziesz? Nie, no idę z chłopakami tam na ten. I wiesz, a święty, wiesz, fajerka, piwerko. No i my tam z Adasiem siedzimy, tam jeszcze jeden, tam Michał Bęben był. No i w pewnym momencie on wyszedł i wraca. Wraca i kładzie się tak. Kładzie się na łóżku tak. A ja mówię, co się dzieje? On, Nawała idzie. A ja mówię, jak? On mówi, spotkał mnie na korytarzu. A my, wiesz, piwa tutaj, wiesz, pochowane, tu stoimy sobie, siedzimy, a on wchodzi, ale to już było tak 12, że tak, wiesz. Powinniście spać, krótko mówiąc. W łóżku, nie? A on mówi, co tu się dzieje?
A wiesz, a my zada się mówimy, a teraz jeszcze omawiamy ten mecz nasz, analizujemy, a oni, a wiesz, a świętesz tych cywilka siedzi, na, leży na tym łóżku. Adrian, a ty co? Gdzie ty idziesz? A on, już nigdzie. A potem, kto tu pali papierosy? A głupi święty. Ja trenerzy od 11 lat. A miał 12, a 20. Nie, no po prostu parodia, nie? No i poszliśmy do pokoju. No to już był drugi strzał w kolano. A później jechaliśmy windą na śniadanie. I na lewą stronę koszulkę miałem założoną. I akurat trener wszedł. I wszyscy się patrzą, nie? A trener się tak najpatrzą. Ja wiesz, siedzę, stoję, nie? Czy wiesz, no na pewno to był jakiś bodziec do tego. Raczej to nie pomogło. Ja raczej wiem, to nie pomogło, mówisz. Potem byłem wypożyczony z Dolkanu. Z Dolkanu do Zawiszy. Ale Zawiszy dobry moment. Dobry i później poszedłem do Elbląga. I bardzo dobry moment. I w rundę 12 bramek? 12 chyba, czy tam ileś tam strzeliłem bramek w zespole, który był ostatni w pierwszej lidze. I wiesz... I żarło wtedy, to pamiętam. I mi bardzo żarło i miałem oferty z Ruchu, chyba miałem gdzieś coś jeszcze tam miałem. Jeszcze z dwóch klubów Ekstraklasy, ale byłem zawodnikiem Górnika. No i mówię, kurde, dobra, no to wracam do Górnika, no strzeliłem bramki, to będę grał, nie? Ja wtedy był Arek Milik. I trenerem dalej na Wałkę. I trenerem dalej. No i pamiętam no, o i tym. Pamiętam to, tak. No i dzwoni do mnie, cześć Tomek, super runda do tego, no ale chciałem, żebyś potwierdził jeszcze to w następnej rundzie. Super, okay. Ale na wypożyczenie. No i no złamane. I gdzie na wypożyczenie? No i poszedłem z powrotem do Zawiszy, zagrałem znów dobrą rundę i poszedłem do Ekstraklasy do Pogoni. Aha, no tak. Tam oczywiście do Pogoni odszedłem w wielkim takim delikatnym skandalu, może niewielkim, ale delikatnym skandalu między Górnikiem a Pogonią, bo ja nie mogłem być wypożyczony do Zawiszy, aha, no to kupili mnie za złotówkę. Ale bo to był Osów wtedy prezesem tak, Zawiszy. Tak, kupili mnie za złotówkę, podpisałem kontrakt na rok. Nie za złotówkę grałeś tam, co? Nie, nie. No i później w kontrakcie miałem zapisane, że wracam po roku do Górnika za tą samą cenę. A mówię, okej, okay. No ale Pogoń się zgłosiła wcześniej, po pół roku. No to ja do Radka, z którym mam kontakt cały czas, bo do Hiszpanii się często widujemy. Mówię, Radek, ja to już nie chcę grać piłkę. On tak się patrzył, ja co się stało? Nie, wracam do domu, zbrzydło mi to. Wiesz, walczą o Ekstraklasę, gram, on się tak na mnie patrzy. Ja mówię, no dobra. Co, chcesz, żebym rozwiązał ci ten kontrakt? Tak. No i rozwiązał ten kontrakt ze mną, ja już mam to w ręku. On mówi, dobra, powiedz, gdzie idziesz. Nie był głupi. A ja mówię, do Pogoni. Mówi, okej. Okay. Nie mogłeś mi od razu powiedzieć? Nie wiedziałem, jak zareagujesz. I poszedłem do Pogoni, a rozwiązałem kontrakt, prawda? Czyli automatycznie staje się wolnym zawodnikiem. No i w Górniku awantura. Wiesz, wszyscy wkurzeni, że jak to się mogło stać, to... Ale ja to zrobiłem z pełną świadomością, bo wiedziałem, jak mnie potraktowano w Górniku. Dlatego poszedłem do Pogoni. No, na całym końcu to twój interes. Tak, ale bardzo dobrze wspominam półtora roku w Pogoni. Naprawdę. Cztery mecze w Górniku w Ekstraklasie? Tylko. Tylko? Za mało. Potem w Pogoni 14, dwie bramki też z tego, mało, co widzę. Też za mało. Ale w Pogoni w Ekstraklasie 14, ale w pierwszej lidze jeszcze, bo to jakby poszedłeś do Pogoni, nie, ona już była w Ekstraklasie. Tylko, Ekstraklasa. Tylko że wtedy w ataku grał Robak? Ty, nie, Robak przyszedł. Eddie Andradina. Nie. Nie było? Nie, nie, był Hał i Traore. Ale był Eddie? Eddie był. No właśnie, o to mi chodzi. Właśnie ja chciałem zapytać o Eddie'ego, bo lekka nadwaga nie przeszkadzała mu w niczym. Nie, no wybity rzucił piłkę to na sam nos, nie patrzył w jedną, drugą. Ale co, na zabawa, czy w życiu, że ten brzuszek taki, czy co? Nie, fajny, on jest... Fajny chłop. Fajny chłop, no on już był starszy, wiesz. Mhm. Jej dziecko, dzieci, żona, wiesz. Nie chciało mu się już nie, tak. Nie, co, no on wychodził na trening, on stawiał na 20 metrze 4 piłki i 3 pakowo. Mhm. I po widłach. No po prostu jakby skilla miał na takim poziomie, dobrze, że... On miał taką lewą nogę, no nie grałem z gościem, który... miał taką lewą nogę. A Manol? Co? Manol? Mariusz Marczak. Ale Manol miał dobrą lewą. Ale nie, no miał dobrą lewą. Dobrą miał, dobrą. Ale to Eddie miał lepszą. Nie no. Dużo lepszą. Nie no, bo powiem ci, że Manol też miał dobrą. Eddie go nie widziałem, ale Eddie miał nogę dobrą. Manol w sensie. On po prostu, wiesz, no, super. Top. No i też pozytywny, nie? Taki nie, no, po polsku gadał sobie fajnie. Ja pamiętam, jak mnie przywitał w szatni w Pogoni. Bo nie wiem, czy pamiętacie, taki mecz był Polonia, Pogoń Szczecin,
Olimpia Elbląg. Mhm. Był taki słynny wywiadek Radka Janukiewicza. To było po tym meczu? To Azerbejdżan tam im dowalił, a ja tam dzień wcześniej mieliśmy zgrupowanie i z drugiej połowy wchodziłem. I wszedłem w drugiej połowie i strzeliłem dwie bramki i wygraliśmy 2-1. I on dał ten wywiad, tam w ogóle afera w tej pogoni i Eddie przychodzi pierwszy trening, ja tam już dwa dni jestem, a on z Brazylii przyjechał. On to ten hałas jest tutaj, co mi tutaj tyle zrobił tego złego w tej pogoni. I on tak, wiesz, a ja, wiesz, przebieram się, mówię, myślę, kurwa. No co chodzi? Mówię, chłopa, nie znam, on już od razu rzuca, nie? I wiesz, mówię, nie wiem, czy się odezwać, czy coś, ale mówię, dobra, udaję, że nie wiem. I on tam, wiesz, coś gada, to ten, gdzie on siedzi? Ja się tak spojrzałem, mówię, tu, on, brać. I się przytulił, także tak mnie przywitał, ale bardzo go dobrze wspominam. I notabene on był bardzo moim takim gościem, który mnie wspierał tam w pogoni, bo jak przyszedł Marcin Robak i mi trener Wdowczyk powiedział, że będę miał ciężko z graniem, ale że zna takich ludzi, że zostawali i walczyli, no to ja z początku chciałem zostać, bo mówiłem Juice na drugiego i wiedziałem, że te minuty będę dostawał. A wiesz, jak się dostaje nawet minuty z ławki, wejdziesz na 20-30 minut i w sezonie strzel 5 bramek. To wiesz, to dalej, swoją robotę. Dalej jesteś na poziomie ekstraklasy, jestem 100% pewien, żebym się utrzymał. I w końcu, jak już wiedziałem, że nie będzie dobrze, bo zagrałem pierwsze 4 mecze od początku, a potem przyszedł Marcin i wiesz, i grałem dobrze te 4 mecze. I mi od razu skasował, znaczy skasował, no od razu Marcin, ale wiesz, to trzeba też oddać Marcinowi, że Marcin strzelał bramki, to jest klasowy, taka typowa, właśnie mocna dziewiątka. Ostatnio z kimś rozmawiałem na ten temat, jakby się zastanowić, to te ostatnie lata, no. To w polskiej ekstraklasie nie było takiego, no nie było takiego zawodnika. Nie było takiego zawodnika, wieszali na nim psy, jak był w Widzewie, że nie strzela, że z karnych tam są. Z każdej nogi, głowy, z karnego, z wolnego, na przestrzeni tych wszystkich lat. Tak, ale jakby na przestrzeni tych lat ostatnich to najskuteczniejszy Polak. Polak najskuteczniejszy, tak, no na padzior, szybkość. Tam. Chłop naprawdę, który gwarantował w lidze te 12-13 goli, to jest taki minimum, które on zawsze gwarantował. Gdzie by nie grał. Tak, także on przyszedł i miałem, pamiętam, Widzew miałem, Chrobak. Pozwoliłem do trenera Chrobaka, bo był asystentem u Mroczkowskiego trenera, też go znasz. Już prawie miałem dogadane przejście do Widzewa i tam coś się wysypało na ostatniej prostej. No i za pół roku zostałem w pogoni, trenowałem z pierwszą drużyną, no ale nie jeździ, a jak już miałem jechać na mecz i miałem prawdopodobnie zagrać, no to mnie Achillesa złapał. No i to siedziałem potem. Czyli te kontuzje znowu. No nie, no takie wiesz, no, rzeczy. No, widocznie tak musiało być, wiecie, no ja tak do tego podchodzę. No. A przebalowałeś trochę swoją karierę, czy nie? Trochę tak. Trochę niepotrzebnie. Trochę nie. Trochę niepotrzebnie, mówisz. No z perspektywy czasu. Czy wiesz, to może za duże słowo, że tak balowałem, bo każdy balował. Tak takie naprawdę były czasy? No takie były czasy, no nie, sam wiesz, Krystian. Tak, no ta etyka pracy mówię, się zmieniła wiesz teraz. Wiesz co, może inaczej. Wiesz, kiedy przebalowałem? Jak już zszedłem niżej. Bo jak już, druga, trzecia, tak? Liga? No, druga, trzecia liga, bo jak byłem w pierwszej lidze i w ekstraklasie, to wiadomo, że jak każdy wychodził na kolację i tam 2-3 lampki wina się człowiek napił i wracał do domu, no to wychodziłeś na 2-3 dni po prostu. nie, ale to tak się żartem. No ale to po prostu też było inaczej. No to było inaczej, wiesz. Ale trzyma. To nie było tak, że ja wiesz. Dostawałem wolne i wiesz, i jazda, i tu, i tam. Czasami się zdarzało, okej, ale to wiesz, to... Bardziej niż menaż, to było to po prostu... Siedziałeś jesteś z chłopakami. Duszą towarzystwa. Tak, jesteś, siedziałeś z chłopakami. To nie to, że klaliście, nie wiadomo nie, jak. Wiesz, posiedzieliśmy, pośmialiśmy się, poszliśmy na kolację, albo nie wiem, jeszcze to był taki okres, że się robiło turnieje w playa w chacie i się siedziało, nie wiem, do drugiej, trzeciej. Wojtek Gola był moim sąsiadem, no i siła... MMA, tak? Nie, Wojtek, nie ten Wojtek. Golla, tak? Golla, on jest tak. Przez 2L. No to siłą rzeczy, czy Wojtek Lisowski tak samo przyjeżdżał, wiesz. No i graliśmy w tego playa. Ale to, żebyśmy... FIFA czy no tak, także żeby to tak było. Jak do Znicza już podszedłem do drugiej ligi i do trzeciej ligi, no to nie ukrywam, że też mieszkałem sam. To wiesz,
byłem sam. Kawalerskie życie. Kawalerskie życie. Taki także... słowo klucz u ciebie. Mieszkałem sam w Żabrzu, tak, puszczone tak. Lejce. No ale Krystian zna moją żonę, to ja to teraz już wielokrotnie powtarzam, że jakbym ją spotkał na swoim, swoim etapie. Zanim powiesz, to zadamy to pytanie. Czyli uważasz, że kobieta jest bardzo ważna w życiu każdego piłkarza? I jakby spotkałbyś mężczyzny wcześniej, to mogło... Tak, jakbym swoją Ninę spotkał wcześniej, to by było inaczej. To by było inaczej, naprawdę. Uważam. A kiedy spotkałeś? 5 lat temu. Czyli byłeś gdzie? W Polonii. Polonii w lidze trzeciej, tak? Tak, w trzeciej lidze z problemami dużymi Polonii. No właśnie, jeszcze chciałem na koniec o tym pogadać. Także jeśli wracając jeszcze do tego, to tak, to naprawdę uważam, że kobieta to jest szyja faceta, jeśli chodzi o pewne sprawy. No naprawdę, jakbym ją w trzeciej spotkał, to wielokrotnie jej mówię no, o tym, ona się śmieje. Zresztą każdy... To możesz jej powiedzieć, że to twoja wina. To każdy, kto ją poznaje i kto mnie zna, to... Ogień i woda, tak? No nie, ogień no to znaczy może mamy podobne temperamenty i podobnie myślimy, ale znaczy ona myśli lepiej. Może tak, ale ten. Tak, ja ale tak, zdecydowanie. No. Teraz też pewne rzeczy, które ja robię w życiu, to gdyby ona mnie nie popchnęła do nich, to bym ich nie zrobił. No. Mm-hmm. Także. No ona sama prowadzi tak. swój biznes mm-hmm. i z powodzeniem, także. Okej, okay. A jeszcze ta Polonia mnie interesuje wasza. Tak? Graliście razem? Tak, interesujecie? No my fajny okres mieliśmy. No właśnie, bardzo tak, dobry. I ogólnie jeśli chodzi o szatnię i przede wszystkim o szatnię. Nie, słuchaj. Śmiesznie było strasznie. Rewelacja. Jeżeli ktoś coś miał, albo jeżeli ktoś przyszedł jakoś inaczej ubrany, albo coś. To koniec. Wszyscy na czarno musieli przychodzić, to, czy co? Stand up. Tam była taka ja. Pieci, Sebek, Polczak, Wojdi, Zembro i to w ogóle się... Bartek Wiśniewski. Tak. Loża. I taka loża była, że wiesz, że jak... i to było tak, że jak wchodziłeś, to padałeś w lożę. To jak od razu. Ty wchodzisz tu, a my sobie szliśmy. Tak, i od razu było bał, 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 bał. Jak już piątkę przybijałeś, to się zastanawiałeś, czy w ogóle wchodzić dalej, czy... No. Janek Malowajder to jak wchodził, to już wiedział, że będzie tłamszony. Maśli już potem zmienił miejsce tam w boku. Od razu brał te swoje soczki i kanapki. Tak, soczki, kanapki. Klucha to samo, już tam był miażdżony. Także nie, no mieliśmy po prostu. Ja było wesoło. Powiem tak. Tak, było wesoło. Super szatnia, super okres. Podejrzewam, że jakby finansowo. Płacili. Tak, to jest ważne. Nie można powiedzieć. Za pracę ci płacili, to jest ważne. Ale powiem ci, że nie, naprawdę, nie? Fajnie, bo i nawet jak na treningach, jak coś, jak. No nie, no. To było parę takich sytuacji. Powroty w ogóle. O których nie można gadać, ale było śmiesznie. I wtedy mieliśmy też taką rozkminę, że tak siedzimy 8 miesięcy, nie płacili, nie? I tak mówimy. To w sumie jak już nam tyle nie płacą, to my jesteśmy w pracy teraz, czy co my tu robimy, nie? Ale słuchaj, nie płacili, a przychodziły, wyobraź sobie, że zbiórka jest pół godziny przed, bo to trzecia liga, tak? Mm-hmm. A wszyscy byli godzinę przed. Tak. No jakby zaangażowanie na treningach to masakra. Zaangażowanie na treningach, po treningu się posiedziało, pośmiało, okay. Wiesz. No to tego brakuje naszej kadrze teraz. A jak tym bardziej, jakieś imprezy integracyjne, to że... To jest. Hami Wodzirej? Tak. Mikrofon. Tak. Włodzirej to. No tak, Włodzirej. Duża towarzystwa, no to już o tym wcześniej mówiliśmy. Pewna godzina wbijała to. Tak, tak. Okej, okay, Pieci, będziemy kończyć jeszcze tak, jakieś twoje tutaj pytanka. I... Do brzegu puentujemy jakoś historię. Howie, to może nie wiem, po prostu jakieś życzenia na koniec. Życzymy ci dużo zdrówka. Wiemy też, że jesteś świeżo opieczonym tatą, tak. Więc wszystkiego dobrego dla całej rodzinki, dla żony. Także super. Znaczy już nie świeżo, bo to już ponad rok, nie? No tak, ale to wiesz, świeżo. No, ale świeżo. Już zakończyłem już tak. Produkcję, bo akurat mam już syna, także... Syna, czyli zaczynamy karierę piłkarską zaraz. No, Krystian ma córkę, także wiesz. Znaczy powiem wam, że jeśli chodzi o to, każdy tak mówi, że piłkarska kariera to... Znaczy wiadomo, chciałbym, ale też powiedziałem mojej żonie, że jak ciężki nie będzie potrafił grać w piłkę, ciężki kawałek albo chleba. Będzie to ciężko mu przychodziło, to będę pierwszy, który powie iść na basen. Weź okulary, synku. Ja powiedziałem mojej mamie, że będę piłkarzem. A moja mama mówi, wiesz co, synku, weź synku okulary, iść na basen. Ale... I mówię tak, siedziałem w szatni o takim jakimś gumnianym meczu i mówię, kurwa, mogę kupić te okulary.
Znaczy u mnie powiem wam, że nie, no młody jest żywy, widać, że po mnie, ale to czy się będzie grał w piłkę, to daleko. Znaczy koordynacja po mnie, charakter po mamie. I kropkę postawmy taką. Tak, życzenia mi najlepszej kariery dla syna. Był z nami Tomasz Hałas, dziękujemy bardzo. Ja również dziękuję, bardzo miło było. Dzięki bardzo, do następnego razu. Zostawcie suba, łapkę w górę i co tam jeszcze chcecie, komentarz też. Dzięki, trzymajcie się, hej. Cześć. Dzięki.